Cześć, dobry wieczór. Prosty sposób, dobry sposób, smaczny sposób na jedzenie, na wieczorne dogodzenie. Kochani, dzisiaj Kruszynka smaży kotlety milone, duża ilość czosnku, duża ilość cebulki, ale też i takiej niezwykłej cebulki, którą pokażę, ale dokładnie, konkretnie o co chodzi. Tu w międzyczasie szykuje się herbatka. To są właśnie dodatki, które będą używane do czegoś niezwykłego. Kochani, zaraz Wam pokażę dokładnie o co chodzi. A chodzi właśnie o to, by Wam pokazać takiego, jak robimy takiego polskiego, jakby to nazwać, takiego burgera. Jak to wygląda wszystko? Zapraszam, pokażę. No i cóż, kochani, tylko brać i chyba naśladować. Okej, tylko tutaj z tą kamerką to jest jak jest, no ale w każdym razie, okej. Jak to zrobię? Zrobię tak. Chlebek bardzo cienko krojony. Na ten chlebek weźmiemy sobie gorącego kotleta milonego. Jest bardzo gorący, cieplutki kotlet milony, przed chwilą z patelni zdjęty. Kochani, o właśnie, zobaczcie, jeszcze ten kotlecik, ale pięknie, ojej, jak on pięknie pachnie. Właśnie taki kotlecik milony, położymy go odwrotnie. Chodzi o to, by ta soczystość tego kotlecika przedostała się na chlebek. Dokładnie co dalej robimy? Robimy coś takiego jak pomidorek. Kładziemy sobie jeden pomidorek, drugi pomidorek. Tutaj do smaku sobie możemy jeszcze posypać pieprzem. Posypać troszeczkę solo, jak to lubi. Ja lubię tak na bardzo ostro, ale też dołożymy tutaj liść sałaty, takiej świeżej sałaty. Ja dosłownie uwielbiam taką sałatę, ale zanim to zrobimy, co ja Wam pokażę, co takiego jeszcze zrobię. Tutaj to są kwiaty cebuli. To są kwiaty cebuli. Te kwiatki są jadalne, smakują dosłownie jak cebula. Pięknie w ogrodzie u Kruszynki wyglądają, ale równie pięknie smakują. Więc położymy tego rodzaju właśnie cebulę tutaj na tą kanapkę. W ten sposób. Do tego liść sałaty. No i oczywiście druga bardzo cienko krojona kromeczka chleba. Tak to wszystko przekładamy i już taką kanapkę burgerową mamy. Ale to jeszcze nie koniec, pokażę co takiego jeszcze ciekawego zrobię. Kochani, zrobię to tak, że to wszystko jeszcze zapakuję. Kolejny liść sałaty. I to jest liść jeden z góry, drugi z dołu. No i oczywiście tak w ten sposób to jemy. Kochani, smacznego, na zdrowie, zapraszamy na kanał. Życie od nowa i na kanał Kruszynka od nowa. I to jest taki polski burger z kotletów mielonych, naszych polskich kotletów mielonych. Zapraszam, do zobaczenia, do usłyszenia. Kochamy Was i jemy, bo jest godzina, no jest prawie 22. Ojej, uciekł mi pomidor. Do zobaczenia, trzymajcie się.